Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zapraszam Was dziś na porównanie tanio kontra drogo. Będziemy sobie porównywać coś, co Wam obiecywałam już dawno, dawno temu. Bronzer Hoola z Benefitu, taki klasyk z Honolulu z W7. I przed chwilą, kiedy ten Honolulu otwierałam, to mi się rozerwał, więc będę musiała go tutaj sobie skleić. No, jest trochę gorzej wykonany, to już jest na pierwszy rzut oka, ale zaraz porównamy sobie też inne rzeczy. Oczywiście najbardziej nas interesuje, czy ten kosmetyk będzie sprawdzał się tak samo, czy będzie równie dobry, czy nie. Także dziś nie mam bronzera na twarzy, mam tylko podkład, mam makijaż oczu i ust, natomiast nic innego nie mam na twarzy, dlatego jestem taka rozmyta. Nie lubię siebie bez bronzera, już się tak przyzwyczaiłam do bronzera. Hoola jest takim klasykiem z Benefitu, ponieważ nie dość, że właśnie jest fajnym bronzerem, to też niektórzy się nim lubią konturować. Co jest charakterystyczne, to te właśnie kartonowe pudełeczka. Mimo, że to jest taki karton, niby takie... nic takiego bardzo solidnego, to faktycznie te opakowania są naprawdę dobrej jakości, jak na takie papierowe. Małe lusterko w środku, z którego oczywiście nie korzystamy, pędzelek na drewnianej rączce i chyba naturalne włosy, z tego co mi się wydaje. Taka rynienka, która chroni pędzelek i w środku mamy bronzer. I jak widzicie, kolor tego bronzera bardzo przyjemny, taki niezbyt ciemny brąz, bez drobinek. No i ważna rzecz, czyli cena, 69 zł w Sephorze, podlinkuję Wam na dole. Tam najczęściej można dostać właśnie Benefit. Nie wiem jak za granicą kosztuje, czy jest tańszy, czy droższy. Przechodzimy do Honolulu, którego jeszcze nie używałam, a w swojej kosmetyczce mam go od dawna, bo już dawno mi pisaliście, zrób w końcu film o zamienniku Hooli. Honolulu kosztuje około 10-11 zł w sklepach internetowych. Nie wiem jak to w Anglii, w sklepie stacjonarnym, z tego co mi się wydaje w Butcie można dostać. Natomiast u nas właśnie około 10 zł. Pędzelek prezentuje się tak, jest to pędzelek syntetyczny. Nie dam głowy, że ten jest naturalny, ale wydaje mi się, że naturalny. Sądzę po włosiu, po tym, że włosie jest nieregularne. Wydaje mi się, że jest naturalny. Ten pędzelek jest syntetyczny, dość miękki. Tak samo mamy tą rynienkę, plastik oddzielający. I tu mamy produkt. I jak widzicie, już produkt jest bardzo, bardzo ciemny. Jest taki wręcz ceglasty. Porównajmy sobie te dwa kolory. Myślę, że tutaj... widać różnicę. Ten jest zdecydowanie jaśniejszy. Będziemy je nakładać. Ten na tą stronę, a ten na tą stronę i zobaczymy, jak który działa. Zaczniemy w takim razie od Hooli z Benefitu. Maczam sobie pędzelek, troszkę kręcę. Otrzepuję pędzelek. Oczywiście wolę używać zwykłego pędza, ale użyjmy tego, co tutaj jest dołączone. I wbrew pozorom, Hooli nie mam od dawna. To nie jest tak, że to jest jakiś taki mój klasyk, który używam od zawsze. To jest bronzer, który dostałam chyba od Oleśki. Właśnie dlatego używam bronzera, bo od razu się lepiej wygląda. Troszkę tutaj na brodę, czoło. Zawsze sobie troszeczkę obniżam bronzerem. I ten pędzel nie jest wybitnie miękki, powiem Wam, ale rozprowadza produkt dobrze. I przez to, że są włosy naturalne, to też dobrze blenduje. Teraz troszeczkę na nos. Akurat do konturowania nosa taki pędzel jest idealny. Najbardziej możemy ocenić to po policzkach. Tak mi się wydaje. Ok, czy to był pierwszy produkt, Benefit. I przechodzimy do Honolulu, którego się troszeczkę boję, bo jest ciemniejszy. Pędzel zdecydowanie inaczej zbiera produkt. Nierówno. Troszkę gorzej się tym pędzlem pracuje, bo jest cieńszy. No i ma bardzo krótkie włosy, więc tak naprawdę troszeczkę się rysujemy tym drewienkiem. Ale to taki szczegół. Myślę, że tutaj dokładnie widać różnicę w kolorze. Natomiast na policzkach nie widzę jakiejś dużej różnicy. Rzeczywiście ten Hoola jest troszeczkę jaśniejszy, troszeczkę bardziej stonowany. Natomiast Honolulu ma mocny pigment, jest to bronzer bardziej ceglasty. Ale tutaj tak z daleka, jakby ktoś spojrzał. Myślę, że ktoś nie byłby teraz w stanie powiedzieć, że mam dwa zupełnie inne bronzery na policzkach. Jakoś nie rzuca się to w oczy. Powiem Wam, że jestem przyjemnie zaskoczona tym Honolulu. Zobaczymy jak będzie z trwałością, bo tutaj jeszcze nic nie mogę obiecać. To jest moje pierwsze wrażenie. Tak naprawdę tylko Hoolę znam, tak wiecie, dłużej. Aha, jeszcze nos, zapomniałam zupełnie o nosie. Mam bronzer tylko z jednej strony nosa, także już nie będę maczać. Tylko tym, co mi zostało, tutaj sobie troszkę wykonturuję. Jest to bardzo napigmentowany produkt, bardziej niż Hoola. Ten Honolulu jest napigmentowany. Zdecydowanie.
Ja sobie teraz nałożę jeszcze troszeczkę rozświetlacza, żeby dokończyć makijaż. Mam tu rozświetlacze z Make Up Revolution. Nazywa się to Ultra Blush Palette Golden Sugar 2. Zdam sobie płaski pędzelek i użyję może takiego bardziej złotowego dziś. Ok, i makijaż mam skończony. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. Rzeczywiście troszeczkę ciemniejsza jest ta strona, ale nie jakoś tam bardzo. Ten produkt wypada bardzo, bardzo pozytywnie. Zobaczymy, jak będzie z trwałością, także widzimy się za jakiś czas. Hej kochani, już wróciłam. Nie wiem, ile godzin minęło, już jest 21, a wtedy malowałam się tak około 2, 3, coś takiego. W każdym razie zmywam już makijaż, już jest późny wieczór. No i tak to wygląda, także możecie sobie ocenić. Moim zdaniem w porównaniu tych bronzerów nie ma jakiejś tak dużej różnicy. To nie jest tak, że koniecznie musicie mieć hula. Spokojnie, Honolulu jest też ok. Trzeba uważać z jego pigmentacją, bo jest mocno pigmentowany, trochę ciemniejszy, więc delikatnie go nakładam, ale uważam, że jest całkiem, całkiem przyzwoity. Mam jeszcze sporo kosmetyków marki W7 na przykład, które imitują różne droższe kosmetyki, droższe palety, także będę Wam robić takie testy. Pomyślałam, że jak będę robiła testy palet, to po prostu jedno oko zrobię sobie jedną paletą, a drugie drugą, żebyście zobaczyli, czy da się uzyskać taki sam efekt tańszą paletą. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie tanio kontra drogo i widzimy się w kolejnym. Pa, pa.